10 przerażających wywiadów. Charles Manson, amerykański przestępca, przywódca grupy religijnej o nazwie Rodzina, szerzej znany z działań kryminalnych pod koniec lat 60. Życie grupy, której przewodził, koncentrowało się głównie wokół przepowiedni o zbliżającym się Armagedonie. Manson straszył członków grupy nadchodzącą murzyńską rewoltą, w czasie której miała być dokonana rzeź na białych. Nocą z 8 na 9 sierpnia 1969 roku z inspiracji Mansona kilkoro członków rodziny dokonało głośnego morderstwa w willi wynajętej przez Polańskich. Sekta zamordowała wtedy żonę Romana Polańskiego, Sharon Tate, będącą w 9 miesiącu ciąży, oraz jej 4 gości przebywających w domu. Motywy ich zbrodni do dziś są niejasne. Charles Manson twierdził, że zainspirowali go Beatlesi, których piosenki interpretował na swój sposób i używał do zdobywania demonicznej kontroli nad swoimi uczniami. W trakcie przesłuchania padło bardzo interesujące pytanie, zresztą zobaczcie sami. Who you are? Bob Lazar, amerykański konstruktor samochodów z napędem odrzutowym i organizator ich nielegalnych wyścigów, zagadkowa postać amerykańskiej kultury masowej i dyskusji ufologicznych. Pojawił się znikąd, mówiąc, że pracował na obszarze S4 poligonu Nevada, blisko strefy 51. Lazar twierdzi, że jako fizyk i inżynier rozpracowywał antygrawitacyjny reaktor napędowy latającego talerza. Było to pierwsze zdarzenie tego typu w historii dziennikarstwa. Wszystko zaczęło się w listopadzie 1989 roku, kiedy George Knapp przeprowadził telewizyjny wywiad z Lazarem w stacji telewizyjnej Klass. Ze względu na długość wywiadu nie umieszczam go tutaj, ale link do całego materiału jest w opisie. Annelise Michel, niemiecka katoliczka poddawana wielu egzorcyzmom, zmarła z braku opieki medycznej. W wieku 16 lat, kiedy uczęszczała do szkoły średniej, zaczęła cierpieć na ataki epilepsji. Sąd rozpatrujący sprawę śmierci Annelise ustalił, iż pierwszy atak padaczki miał nastąpić u kobiety w 1969 roku. Sama Annelise wyznała, że doznaje objawień Najświętszej Marii Panny oraz Jezusa Chrystusa, którzy według niej podtrzymywali ją na duchu i zapewniali o tym, że zostanie świętą. Twierdziła także, że nawiedzały ją dusze zmarłych osób. Annelise mówiła, że cierpi za kapłanów, w szczególności za tych, którzy nie wierzą w istnienie osobowego szatana, oraz za młodzież niemiecką. Jej egzorcyzmy były naprawdę przerażające i opierały się na rozmowach z księdzem. I wszystko nagrano. Steven McDaniel. W 2011 roku w Georgii doszło do zaginięcia pewnej dziewczyny. Wielu ludzi prowadziło poszukiwania, w tym
Stephen McDaniel. Wypowiedział się on również dla publicznej telewizji. Powiedział, że pomaga w poszukiwaniach, a kiedy dowiedział się, że znaleziono zwłoki dziewczyny, spanikował. Co w tym przerażającego? To właśnie Stephen McDaniel był mordercą odpowiedzialnym za zbrodnię. Michael Jackson, amerykański piosenkarz muzyki pop, zaliczany do najwybitniejszych wykonawców i kompozytorów oraz najpopularniejszych artystów w historii, ze względu na swoje osiągnięcia w branży muzycznej, nazywany jest królem popu. Jednak po latach pojawiły się wobec Michaela zarzuty. Kilku, teraz już dorosłych, oskarżyło Jacksona o molestowanie w dzieciństwie. Oto fragment, w którym dziennikarz pyta Jacksona o jego nietypowe powiązania z dziećmi. Varg Vikernes, norweski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista, także producent muzyczny i pisarz, twórca black metalowego projektu Burzum. Współpracował także z innymi norweskimi zespołami metalowymi, takimi jak Mayhem czy Old Funeral. W 1993 roku został skazany i otrzymał najwyższą z możliwych kar, co w norweskim prawie karnym wynosi 21 lat pozbawienia wolności, za zabójstwo muzyka grupy Mayhem oraz podpalenie 3 kościołów na początku lat 90. XX wieku. Posłuchajmy, co mówi dziś ten jakże przyjazny pan. Materiał, który zobaczycie, pochodzi z filmu Historia Black Metalu z kanału Światowa Historia, także zapraszam. Christianity is a Jewish religion. Christianity was originally a Jewish sect. Baptism is all about a symbolic ritual murder of the non-Jewish, of the Gentile. That they murder the Gentile child, and then they call the Jewish name that is supposed to replace the pagan soul. They have no respect for the Norwegian culture. Why on earth should Norwegians respect their culture? Daniel Woźniak jest skazanym podwójnym mordercą z Kalifornii. Woźniak zamordował 2 osoby w ramach planu kradzieży pieniędzy jednej z ofiar. Pieniądze miały zostać przeznaczone na opłaty związane z jego nadchodzącym ślubem i miesiącem miodowym. Ofiarami Woźniaka byli jego sąsiad i przyjaciel. Został on skazany na karę śmierci we wrześniu 2016 roku. W tej chwili przebywa w więzieniu w Kalifornii. Posłuchajmy, w jaki sposób Woźniak przyznał się do morderstwa i jak wyjaśniał motywy tego czynu. I killed Julie and I killed Sam. Okay. And your motive behind killing Sam was? Money and insanity. Money and insanity. Okay. Richard Kukliński, amerykański gangster polskiego i irlandzkiego pochodzenia, płatny morderca dla rodziny Gambino. Szacuje się, że w ciągu 30 lat zamordował ponad 200 osób. Pochodził z patologicznej rodziny. Jego ojciec był alkoholikiem i często bił dzieci. Po śmierci starszego brata, który został zabity przez ojca, zaczął popadać w konflikt z rodziną i wychowywał się na ulicy. W tym okresie pojawiły się u niego skłonności sadystyczne. Na początku znęcał się nad zwierzętami. Wrzucał je do pieców i przywiązywał do pociągu. W latach 60. zaczął zabijać na zlecenie mafii. Wcześniej zamordował około 50 bezdomnych. Został schwytany przez policję w 1986 roku. 2 lata później sąd skazał Kuklińskiego na podwójne dożywotnie pozbawienie wolności. Zmarł w 2006 roku. Did you feel I was criticizing you? Yes. Is that what did it? I think so. I think that's the part that did it. Who used to criticize you the most? Of course, my father. Yeah. Richard Ramirez, amerykański seryjny morderca, który zamordował 14 osób. Większość zbrodni dokonał w miasteczkach położonych w aglomeracji Los Angeles.
Nocnego prześladowcę, bo tak go nazywano, aresztowano 31 sierpnia 1985 roku. Prokuratura oskarżyła go o dokładnie 43 przestępstwa, w tym 13 zabójstw. Podczas procesu Ramirez powiedział: nie muszę wyglądać z tego pomieszczenia, by zobaczyć wszystkich kłamców, nienawidzących, morderców, świrów. Sprawiacie, że jestem chory, jestem poza waszą wyobraźnią, poza dobrem i złem. Jego zachowanie zresztą nie było zaskoczeniem, już wcześniej jego wypowiedzi budziły kontrowersje, na przykład gdy okazał swoje oddanie szatanowi. Z postacią Ramireza można lepiej zapoznać się w serialu American Horror Story 1984. Bardzo polecam. We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Enfield Poltergeist. Jest to najbardziej przerażający przypadek działania sił paranormalnych w historii Wielkiej Brytanii. Zjawa o imieniu Bill przejęła kontrolę nad jednym z domów komunalnych w Enfield. Mężczyzna o tym imieniu był prawdopodobnie pierwszym lokatorem budynku. Gdy zmarł, za pozwoleniem miasta do bliźniaka wprowadziła się Peggy Hudson wraz z czworgiem dzieci. Krótko po przeprowadzce w domu zaczęło dochodzić do dziwnych paranormalnych zjawisk. Łóżka w dziecięcym pokoju chwiały się, a komoda sama przesuwała. Wkrótce potem dwie córki, kobiety, zaczęły lewitować. Świadkami tych niewyjaśnionych zdarzeń byli policjanci, sąsiedzi oraz dziennikarze. Wiele z nich zarejestrowano na taśmach oraz sfotografowano. Złośliwość zjawy zmalała, gdy do domu na Green Street zawitał ksiądz. Nadal jednak można było usłyszeć hałas i wyczuć obecność Billa. Ed Warren, jeden z najlepszych badaczy zjawisk paranormalnych, nagrał rozmowę z Billem. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to ciekawe, oraz Światową Historię. Trzymajcie się, cześć!